Mamy dla was super niespodziankę. Trampolinę? Świnkę morską? Nowe jazdy? Jeszcze lepszą. W tym roku spędzimy święta razem. Spędzimy święta no, razem. No, przecież mówię. Hurra! Wspólne święta, jak normalna rodzina. Jak normalna rodzina! No, przecież... Halo? Dziadek Kurt? Mój ojciec nigdy mnie nie akceptował. Więc tym bardziej ucieszy się, że się zmieniłeś. Ja też cię kiedyś nie lubiłem. Ach, mój Boże. Może to dziwnie zabrzmi, ale on jest taki piękny. Masz szofera, nieźle. Nie jestem szoferem, jestem brat. Ojczym pana wnuków. Mój tata też będzie. Jest! Ten w swetrze włożył czerwony, żeby wyróżnić się w tłumie. Mój synaczek! Ty jesteś ojcem, on ojczymem. To w końcu kto wychowuje te dzieciaki, co? Brat i ja świetnie się dogadujemy. To mój najlepszy ziomek. Serio? Brat. Dzięki. Nie płacz. Ale kiedy nie umiem? O co chodzi z tymi dziewczynami? To bardzo proste. O to, żeby być tym, któremu ona opowiada o tych wszystkich, z którymi się spotyka. Żeby cię się zwierzała. Nie, nie, nie. To najgorsza rada, jaką słyszałem. Chcesz tak jak brat słuchać zwierzeń, czy tak jak ja być jak zwierzę? O Boże, te oczy. Jak Velociraptor. W rodzinie. Nie widzisz, co się tu dzieje? On myśli, że chowasz do mnie urazę. Co? Ja niczego nie chowam. Ja tylko chcę, żebyśmy mieli choinkę. Myślisz, że nie umiem ściąć drzewa? O tak! Jak masz! Bra! Czy to nie jest... Poszła! Stary, przerżnąłeś masz GSM. Chyba znowu umarł. A nie wolisz spędzić świąt ze swoim prawdziwym tatą? Ściągnąłeś go tutaj, żeby się na mnie zemścić? Tak. A więc chowasz urazę. O nie, niczego nie chowam. Okay. Obnoszę się z nią. I tak trzymać, chłopcy. Wszystkie chwyty. Silniejszy ma rację. No weź, jestem twoim dzieckiem. Przestań się mazgalić. Dozwolone. Józef też był ojcem, słyszysz? Jak tym we mnie rzucisz, to koniec. A co, będziesz się tak nakręcać do jutra, czy wreszcie coś zrobisz? Chyba jeszcze nigdy tego nie robił. No co? No co? Może mu przymazła do ręki. Co wiecie o swoich dziadkach? Wiesz co, nie zamierzam się zniżać. Zmyłka, zamierzam! Tato! Wkrótce w kinach.